Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale. Zaczynamy kolejny materiał. Drodzy Państwo, bez już wielkich wstępów przejdźmy do meritum. Dzisiaj rano portal Onet piórem pana Jacka Charułkowicza, byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, obecnie pracującego dla portalu Onet, bo nie wiem jaka jest relacja pomiędzy panem Charułkowiczem a Onetem, czy jest współpracownikiem, czy pracownikiem. Zostaje ujawniony materiał dotyczący rozmowy Daniela Obajtka ze swoim zastępcą. Zatytułowane jest to Obajtek, CBA i papież. Mamy dowody na to, że szef Orlenu był inwigilowany z zarządów PiS. Zarządów Zjednoczonej Prawicy CBA podsłuchiwało, nagrywało rozmowy telefoniczne Daniela Obajtka. Ustalił Onet, jak pisze pan Jacek Charułkowicz. Ja, drodzy Państwo, chciałbym się do tego newsa odnieść. Też pan Charułkowicz, Onet publikują zdjęcia dokumentów. Ten dokument nazywa się Analiza materiałów operacyjnych zgromadzonych w ramach operacji pod kryptonimem Wampiryna, zarejestrowanej pod numerem 15/19/WA. Zostaje też opublikowany fragment sesji numer 8155, obiekt kryptonim Bogdan 3. Jest to rozmowa Daniela Obajtka, prezesa, byłego prezesa PKN Orlen. Drugim rozmówcą jest pan Adam Burak, były wiceprezes PKN Orlen. Wszystko to zostaje opublikowane dzisiaj rano. Drodzy Państwo, nie byłoby w tym nic dziwnego, tak? No, zmieniły się czasy i teraz zostają publikowane dokumenty dotyczące ludzi PiSu, już gangu PiSu, jak kto woli. Ja jednakże chciałbym zwrócić Państwu uwagę na pewien fakt. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, a nawet na pewno, że z CBA, Bezpieki PiSu, do wybranych media workerów i wybranych mediów wyciekały przez ostatnie lata dokumenty, które później były publikowane, a celem tego było uderzanie w poszczególne osoby, polityków opozycji, działaczy opozycji. Przypominam teksty na temat Romana Giertycha, przypominam teksty na temat pana posła, w tej chwili europosła, pana Krzysztofa Brejzy, którego przecież inwigilowano Pegasusem, a dzisiaj pan poseł, nie chcę użyć słowa, że się cieszy, tak, ale jakby z pewną satysfakcją przytacza w mediach społecznościowych, między innymi na platformie X, właśnie ten artykuł, trochę chyba ciesząc się nie do końca właściwie i bez należytej wyobraźni. Taka jest moja opinia, ale też jestem ciekaw Państwa opinii. Dlaczego, to Państwu wyjaśnię. Zacytuję też tekst, który dzisiaj napisał pan Paweł Miter, którego był dziennikarz, którego możecie Państwo kojarzyć z afery związanej z sędzią Milewskim. Wówczas pan Paweł Miter podszył się pod pracownika Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chcąc ustalić nową wokandę właśnie z panem prezesem Milewskim, prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, nową wokandę w sprawie Amber Gold i Marcina P. Zrobiła się wielka afera. Pan Paweł Miter za tę dziennikarską prowokację trafił do więzienia. W tle pojawiał się jeszcze Samuel Pereira, który wszystkiego się wypierał. No ale to było lata temu. Pan Miter poszedł po rozum do głowy i zorientował się, że był wykorzystywany. Dzisiaj pan Paweł Miter pisze na Twitterze, platformie X, w ten sposób. To, co ujawnił one, to dokumenty z delegatury warszawskiej, najpewniej bezpośrednio Departamentu Operacyjno-Śledczego. Brak dekretacji to już pewna wskazówka, na jakim etapie mogło dojść do utrwalenia tego dla, tutaj cudzysłów, dziennikarzy, chyba że jest to na końcu dokumentu. Ale spokojnie,
Niebawem ruszą śledztwa o wycieki materiałów niejawnych. Prokuratorzy już się przymierzają do zabezpieczania pewnych maili waszego człowieka i pisze ten tekst do Macieja Wąsika. Dzisiejszy materiał wyciekł, można też potraktować jako bronienie się pewnych funkcjonariuszy przed czystką i podlizywanie się nowej ekipie w służbach specjalnych. Można nawet zakładać z całą pewnością, że na tych 85 stronach jest o wiele więcej i o wiele bardziej ciekawych smaczków, ale dziennikarzowi dano tylko stronę tytułową, kilka cytatów z pliku roboczego przy sprawie. Wygląda zjawiskowo, ale istotne jest to, że przecież co w tym tekście dziś padło, w jakiej części było już przedmiotem wcześniejszych publikacji. Pewnym nowym w tej historii jest fragment mogący potwierdzać słowa Cieszyńskiego, Janusza Cieszyńskiego, byłego wiceministra zdrowia, zamieszanego w aferę respiratorową i maseczkową, o której Państwu już opowiadałem, który kiedyś stwierdził, że zielone światło w sprawie Izdebskiego dało CBA. To jest prawda, jest nagranie, nawet je mam, gdzie Cieszyński o tym mówi, że to CBA zatwierdziło Izdebskiego jako wiarygodnego partnera do sprowadzenia respiratorów, których nikt nigdy nie widział na oczy. Pieniędzy później już też. Dziś z tego materiału wynika, że Obajtek też był wsadzony na minę z Izdebskim. No po prostu tak był monitorowany, bo woleli mieć Obajtka na krótkiej smyczy i nie jest to nic zaskakującego. To, drodzy Państwo, co jest zaskakujące i niepokojące, to fakt, że zamiast służby, przedstawiciel służb, koordynator do spraw służb specjalnych w randze ministra pan Tomasz Siemoniak albo pan minister Kierwiński, minister MSWiA, powinni zwołać konferencję prasową, ujawnić takie dokumenty, bądź też w tej sprawie powinno zostać wszczęte śledztwo, które byłoby na tyle transparentne, że też ujawniono by takie dokumenty, poinformowano by opinię publiczną o tym, że taki podsłuch, czy legalny, czy nielegalny, to już jest odrębna sprawa, był prowadzony wobec Obajtka. To, co zostało ujawnione, czy nosi znamiona przestępstwa, będzie oceniać niezależna prokuratura, a później niezawisły sąd. Ale ja, drodzy Państwo, chciałbym Państwu tak zwrócić uwagę, że ujawnienie, i teraz będzie masło maślane, też opublikowanie, tak jak w tytule miniatury, niejawnego dokumentu ze specsłużby, i tak jak pan Mitter pisze o tym, że jest to podlizywanie się nowej władzy, jest już skandal. Oto wybrany pracownik mediów otrzymuje dokumenty niejawne pochodzące z techniki operacyjnej, następnie je ujawnia i z tego tytułu robi się 2-3-dniowa afera. Rośnie poczytność portalu Onet. Ja tylko przypominam, że wielokrotnie dopytywałem się pracownika Onetu, czy współpracownika Onetu Andrzeja Gajcego, czy ma coś wspólnego ze specsłużbami, co go łączy z tymi służbami. Gajcy ignorował te pytania. Jeżeli chodzi o pana Jacka Charłkowicza, ja wielokrotnie pytałem się go, czy gdy pracując jeszcze w Gazecie Wyborczej, znał towarzysko, czy miał kontakty z Arturem Chodzińskim. Postacią dość ślizgłą, jak Państwo wiecie, były funkcjonariusz CBA, wcześniej usunięty z tej służby za aferę związaną ze sprowadzeniem jakiejś kobiety do delegatury wrocławskiej, kontakt Totum Facki, Bejdy, Wąsika i Kamińskiego, podejrzewany o udział w internetowych akcjach nękania opozycjonistów, w tym również i mnie. Temat pana Chodzińskiego pewnie za jakiś czas wróci, to jest pewne. Ja się dopytywałem, czy pana Charłkowicza, czy się zna z Arturem Chodzińskim, co ich łączyło, bądź łączy. Odpisywał mi dość arogancko, niegrzecznie wręcz, ja byłem grzeczny, pan Charłkowicz już mniej.
No cóż, widocznie ten temat był dla pana Harunkowicza niewygodny. Pan Paweł Miter pisze też, że Harunkowicz doświadczył też wtedy hejtu, kiedy publikował materiały na temat tam pewnej afery wrocławskiej, też i o maseczkach, niewybrednych sugestii, podobno o niepłaconych alimentach, alkoholizmie. Pokazano nagranie, jak najpewniej pod wpływem zgubił się na ulicy, sugerowano, aby go zniszczyć, dobieranie się do kobiet i takie, takie historie. Typowa akcja służb, żeby człowieka zaszczuć i zniszczyć. Harunkowicz sobie jakoś z tym poradził, ale drodzy Państwo, nie budzi niczyjego zaniepokojenia, że te dokumenty niejawne zostają opublikowane. Moje zaniepokojenie to budzi, nawet olbrzymie. Uważam, że jest to metoda, modus operandi, ten sam, który stosował tak, Pereira, Gmyz, który publikował dokumenty pochodzące ze służb i wielu innych tym podobnych media workerów, którzy posługiwali się dokumentami otrzymanymi prawdopodobnie od służb specjalnych. W tej sprawie, tak jak mówiłem wielokrotnie, powinien być powołany pełnomocnik rządu do zbadania tych relacji, ponieważ zasłanianie się prawem prasowym, drodzy Państwo, i tajemnicą dziennikarską ma pewne granice. Jeżeli działa się jakby nie do końca zgodnie z interesem społecznym i z polską racją stanu, stosuje się metody, te, które były wielokrotnie krytykowane przez opinię publiczną, ujawnia się niejawne dokumenty. Ktoś te dokumenty panu Harunkowiczowi dał, odsunął, wysłał. Ja miałbym naprawdę duże wątpliwości, uznałbym raczej to za prowokację, że ktoś podsuwa mi dokumenty niejawne, sugerując mi, żebym je opublikował, aby na przykład zdyskredytować i tak już skompromitowanego i zdyskredytowanego w każdy możliwy sposób Obajtka. Z tych dokumentów wynika, że Burak z Obajtkiem rozmawiali zrozumiałym dla siebie językiem. Możecie ten stenogram Państwo znaleźć w internetach. Używają słów ogólnie uznanych za wulgarne i obelżywe. Ciekawe, czy tym razem pan Stankiewicz też zabierze głos w tej sprawie. Pan redaktor Stankiewicz, który lata temu bardzo utyskiwał, że jeden z któryś tam polityk, do polityka z Platformy Obywatelskiej powiedział brzydkie słowa i tak to go mocno oburzyło. No ale wiemy o tym, że żurnaliści, prostytutki, obdzwonieni mają swoje standardy, mogą nazywać ludzi kundlami. Sami nazwani kundlami krzyczą, że będą pozywać i grożą sądami. Dosyć zabawne, jak można sądem grozić. No dobrze. Więc mamy, proszę Państwa, skandal. Ja napisałem dzisiaj na Twitterze, czyli X, krótki wpis, czy nie niepokoi kogokolwiek sposób, w jaki pozyskał te dokumenty Harunkowicz. Dlatego, że za chwilę mogą pojawić się dokumenty, takie kompromaty, na innych polityków, działaczy, na przykład obecnego rządu. Mogą się pojawić dokumenty z kontroli operacyjnej poszczególnych ministrów, na przykład pana Siemoniaka. Możemy to wykluczyć? Nie. I co pan wtedy zrobi, panie ministrze Siemoniak? Będzie pan w dosyć trudnej sytuacji. Podległe panu służby i obydwaj wiceszefowie CBA, którzy służyli wiernie Kamińskiemu i Wąsikowi, przyzwalają na wyciek dokumentów, i to jeszcze z warszawskiej delegatury, z wrocławskiej to jeszcze mógłbym, że tak powiem, wyczuć pismo nosem, ale z warszawskiej delegatury wyciekają dokumenty pod pańskim nosem, panie ministrze Siemoń, bez żadnej kontroli. Akurat uderzają w Obajtka i w pana Buraka i w pewnym sensie w Morawieckie. A co będzie, jeżeli uderzą w pana? Bo w pana Kierwińskiego. Wiążka została nagrana jego prywatna rozmowa, nie wiem, na przykład z żoną. Ba, na przykład ich sprzeczka, jakaś małżeńska.
I co wtedy? Wtedy też będziecie bić brawo, że Charułkowicz ujawnił takie informacje, albo na przykład Kapusta z Wirtualnej Polski, albo Jadczak, który też może dostać na przykład dokumenty, tylko że na polityków PO. Nie wiem, nie bangla, mówiąc kolokwialnie, nie bangla wam nic? Przecież to są klasyczne kompromaty. To jest użycie tej samej metody, dokładnie tej samej, jakiej używali propagandyści, pisowcy w mediach. Dokładnie to samo. Mnie to przeraża. Nie, nie bije brawa. To, że Obajtek jest wulgarnym, już nie nazwę, tak nie użyję przymiotnika, tak samo ten Burak, to nie mamy wątpliwości, że ci ludzie rozmawiają ze sobą takim rynsztokowym językiem. Oczywiście tak, no nie bawmy się tutaj w święte zdyty, dlatego że mi niejednokrotnie zdarzało i zdarza się czasem przysłowiowym kotletem rzucić o ścianę, tak metaforycznie to ujmując, szczególnie jeżeli rozmawiam z drugim mężczyzną, sprawa jest na przykład jakaś irytująca, czasem mi się zdarzy użyć jakiegoś bardziej ekspresywnego opisu. To już nie w tym rzecz, tak? No jakiś tam wysył do Watykanu maseczek czy jakiegoś płynu do dezynfekcji, to będzie oceniać prokuratura i sąd, czy było to zasadne. Ale zobaczcie, co się dzieje. Mamy powtórkę z rozrywki. Znowu wybrani media workerzy otrzymują ze służb niejawne dokumenty. Czy chcielibyście państwo, część z państwa, która mnie ogląda, mogą to być politycy czy aktywiści społeczni, chcielibyście, żeby jak dzisiaj po przeczytaniu tego artykułu pisaliście w mediach społecznościowych pozytywne komentarze, ciesząc się, że to ujawniono. Chcielibyście, żeby zostało coś ujawnione w waszej sprawie, czy niezbyt? Tak, bo nie wiem, możecie też, byliście na przykład też inwigilowani. Pamiętajcie o tym, że inwigilowano co najmniej 7 tysięcy telefonów. Nagrywano też tych, którzy byli wokół tych telefonów. To mogliście być wy. Służba specjalna w takiej sytuacji powinna te dokumenty zabezpieczyć, dokonać oceny, czy z zabezpieczonego materiału operacyjnego wynika popełnienie przestępstwa, a prokuratura powinna w tej sprawie wszcząć postępowanie i w ramach transparentności rozliczania pisowskiego gangu informować opinię publiczną o postępach, a nawet ujawnić czy opublikować takie dokumenty. Prawda? Ale nie pan Charułkowicz, nie Onet, Węglarczyk. Nie tędy droga, bo to są te same metody i są bardzo niebezpieczne. Ja nie znam osobiście pana Charułkowicza, nie czuję żalu z tego powodu, więc nie wiem, jaki on ma rys psychologiczny. Podkreślam, ja bym tego nie opublikował, ponieważ uznałbym to za wejście w buty Perejry, Rachonia, Gmyza, Cęckiewicza, Wybranowskiego i paru tam jeszcze innych, bardziej pośrednich media workerów, tych propagandystów PiS. Nie zrobiłbym tego. Nawet gdyby oznaczało to, że na moim kanale pojawiłoby się, nie wiem, 300-400 tysięcy osób, żeby posłuchać, zobaczyć, tak jakbym to czytał, pokazywał, jakkolwiek. Po prostu bym tego nie zrobił. Uznałbym to za prowokację, uznałbym to za coś niedopuszczalnego i raczej bym opublikował informację, kto mi to przysłał, bym się spotkał wcześniej z takim człowiekiem i ujawnił takiego kreta w służbach, niż ujawnił to, co on mi przesłał. I kreta bym ujawnił, ponieważ taka osoba nie ma prawa być funkcjonariuszem służb specjalnych. Ujawnianie takich dokumentów media workerom w takiej formule jest w mojej ocenie przestępstwem, którego jesteśmy świadkami. I ja tutaj oczywiście nie oskarżam przestępstwa pana Charułkowicza, żebyśmy mieli absolutną jasność. To, co on zrobił, uznał, że dla niego jako dla pracownika Onetu, tak,
no, który podlega pod prawo prasowe, tak jest wszystko ok. Ja z tym nie będę dyskutować. To można oceniać moralnie, etycznie, też taktycznie, czy przyniesie mu to sławę, czy raczej infamię, ale na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast w mojej ocenie ujawnienie tych dokumentów, które mają klauzulę niejawności, jest przestępstwem. I w tej sprawie powinno zostać wszczęte śledztwo. Kto i w jakich okolicznościach ujawnił Harbukowiczowi te dokumenty? Bo bezpieka PiS działa dalej. Jest tylko kwestią czasu, kiedy wyskoczą dokumenty dotyczące tak zwane kompromaty właśnie z technik operacyjnych wobec ministrów wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Drodzy Państwo, zastanówcie się nad tym, a my zobaczymy się w kolejnym materiale. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.